Ja was witam już w drugim odcinku Singularity. Jakby ktoś nie wiedział, to chyba tam link w opisie jest do pierwszego odcinka, jak jesteście tutaj pierwszy raz. Dobra, gdzie mamy iść? Spotkaj się z tym frajerą. Tutaj drzwi są zamknięte. Tutaj są jakieś... Możemy wejść? Możemy wejść. O, tam coś, broń, jakaś granat. Technologia E99. W wielu eksperymentach na katordze 12 stosowano E99. Pozostałości po tej technologii można wykorzystać do tworzenia nowych ulepszeń. Można kupić ulepszenia, jeśli uda ci się odnaleźć osobę, która będzie potrafiła posługiwać się technologią E99. Czyli coś, mamy metro. Znaczy nie wiem, czy to jest metro, czy co to jest. Zapisywanie zwartości proszę nie włączyć systemu. Tutaj sobie przesłuchamy. Tak. Dobra. Wychodzi na to, że weszła ciocia, że Singularity to jest taka choroba, mutacja, taki projekt, wybuchło takie coś i to jest wirus, który się rozprzestrzenia. Coś. Tu Tytan jeden. Odbiór. Rozprzestrzenia. Dobra. O. Katia po powrocie z laboratorium powiedziała mi, że nie oczekuje, nie czuje się dobrze, ponieważ miała kontakt z R99. Powiedziałem jej, że powinna iść do lekarza, ale ona odmówiła. Twierdząc, że to się może źle dla niej skończyć. Błagała, żeby nikomu o tym nie mówił i pozwolił na rozwój choroby. Potem wpadła w szał i musiałem zamknąć ją w pokoju. Słyszę potworne głosy, boję się nawet tam zajrzeć. Czyli coś jest nie tak. Szanowni Państwo, Mojkawicz, wasz syn Jakow, nieustannie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, naśmiewa się ze mnie w obecności niechlucznych i odmawia zdjęcia czapki. Nie mogę dłużej tolerować takiego zachowania, jeżeli syn nie zmieni zachowania, zostanie wyrzucony ze szkoły. Panie Kozłow. Dokładnie, nie wiem co to. Ktoś tam nas chciał... Dobra, bagaż. My zobaczymy do góry, ponieważ... Znowu. Wow! Jeśli ktoś znajdzie to nagranie, proszę. Nasze dzieci ukrywają się w pokoju na samej górze. Mają niewielki zapas jedzenia i wody. Same sobie nie poradzą, proszę. One są przerażone. Dobra, idziemy do góry. Trochę się cykam. Bo gra jest zrobiona pod... What the fuck? Przeklinam dzień, w którym przybyliśmy na katorgę 12. Yuri pracuje bez wychylenia w laboratorium. Ciągle go pytam, dlaczego nie może odpocząć ani dobrze się wyspać. Jednak on zasłania tu się tajemnicą. Nie może mi nic powiedzieć. Mogliby nas obu ukarać. Czy dźwięk? Mamy broń. Czyli coś będzie się działo. Ceutarium. Rewolwer strzelający pojedynczy E99. Mistka samo. Dobra, nie mamy do czego strzelać, więc nie będziemy marnować amunicji. Maksimum. Tutaj jest bagaż, widzę. Technologia E99. Notatka. Ja i moja rodzina, mój tata pracuje w dużej fabryce na katorze. Wczoraj wrócił do domu i powiedział, że bolą go plecy. Kiedy się będzie miał coś na plecach, mamusia głośno krzyczała, napisał Max. Dobra, tam nie możemy iść, czyli dzieci są jakby zamknięte, nie ma ich w ogóle. Tutaj był bagaż. O, amunicja, to się przyda. Tutaj jest pakiet medyczny, pakiet makry. Czyli coś będzie się działo nie tak. Tutaj. Po co tutaj zejście? Ej, no nie możemy już nigdzie iść. Więc... Nie wiem, co teraz. Tutaj nic nie ma. Nie mamy lampki.
Tutaj... What the fuck? Co się... What? Cholera, co to jest? Jakieś stwory tak... Wow! Wow, Jezus! Oh! Fuck! Już pierwszy atak. Się przestraszyłem i to mega. Beka. Dużo mamy. Dobra. Dużo naboi, czyli możemy strzelić raz, żeby ich tylko uświadomić, że my jesteśmy gdzieś blisko. Co oni tu jedli? Swój człowieka. Bleh. Czyli gra jest... Jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O, do jasnej! To jest chyba ten budynek, albo tutaj. Nie musimy przeszukiwać wszystko, co jest. Gra jest na razie, mi się podoba. Tak. Dobra, amunicji mam na sporo. Pakiet medyczny nam się przyda, zawsze spoko. Coś znowu się dzieje z nami. A, wspomnienia dzieci. Patrz, ile dzieciaków poza... Wiadomość od gra. Ej, 99. Witajcie dzieci. Pamiętajcie o myciu rąk przed wyjściem z łazienki. A, to jest ten. Pomóż mi. Nagle włączyło się sekret. A potem nastąpił wybuch. Pani Barstukowa zaczęła krzyczeć. Ja wybiegła w salę. Zostawiła nas zupełnie samych. Schowałam się w łazience. Wszyscy krzyczą i są przerażeni. Nie wiem, co robić. Pomóż mi. Dobra, koniec nagrania. Mamy im pomagać, ale... Chyba wiem, o co chodzi. Dobra, najpierw w dół. Zlew, żeby później mieć spokój. To jest ta technologia E99. Tutaj byliśmy? Tak. Stamtąd przyszliśmy. Dobra, idziemy sobie tutaj teraz. Cofamy się i tutaj na prawo. Stołówka. Pełno mamy na razie tych technologii. Proszę dosyłać jedną bardzo dobrą. Dobra, to nie. Proszku, czyli oni już wiedzieli, że coś się stanie, chcieli chyba. Zobaczymy. Musimy się. To jest eksperyment z mocy całkowicie bezpieczny. A, czyli już wiedzieli, że coś się dzieje, coś. Coś nie tak, co to jest tutaj. Prawa? Łatę, a. Dobra, on już tak umrze. Przeładujemy. Tutaj jeszcze. 6. Boże święty, na razie... Na razie się cykam. Tutaj do góry gdzieś.
Dobra, więcej do przesłuchania. Ale to są chuje. Czyli oni już eksperymentowali na dzieciach w szkole. Jezus Maria. Chorzy ludzie. No i się schowali pod stołami. Nie wiem, do czego zmierza dyrektor, ale to by mnie zachorował. Niektórzy bardzo poważni dzieci wieczorem mają zależeć, później zobaczyć księgarną. Aha. Czy ja mogę otwierać? Co tu chodzi? Fajne rysunki nawet. Też kiedyś się rysowałem. Dobra, to chyba się nie przydaje, co? Do niczego takie wielkie. O, tu możemy. Pełne zdrowie. Czyli oni już eksperymentowali na dzieciach. Lipton. Dobra, zaraz zakończę odcinek. Ale już musimy się zapisać. Się kurwa zląkłem. Dobra, tam nic nie ma. Tutaj nie możemy przejść. No, czyli musieli dawać komuś, dawać ludziom pojedyncze posiłki, znaczy posiłki pojedyncze. Musieli dawać, tu jest kurwa szkoła, to gdzie on jest? Tam na dole? No, tam nie mogę iść. Czyli muszę na dół skoczyć. Wow! Wow! W bibliotece. Boże, jak się przestraszyłem. No co? Boże, dzieci pochowane. Jezu. Straszna pis... O ty! To człowiek? Nie, to ludzie. Doszło do kolejnego wypadku znacznie gorszego niż poprzedni. Tym razem próg Borisowa został przekroczony. Musimy zabezpieczyć ośrodek, a potem zejść ze wzgórza i jak najszybciej opuścić. Aha, czyli lipka, bo coś... Już wiedzieli, że coś się źle dzieje i nie chcieli jeść nic, to widać po tamtym. Widać po tamtym, co tam było. Jest drzwi otwarte. Zapisuj się. Mogę jakoś zapisać? Ostatni punkt kontrolny, nie. Dobra, muszę zakończyć tutaj. No się musi się zapisać tutaj coś. O! Karabin szturmowy żołnierz przed jednostki Związku Radzieckiego. Nazwę można przetłumaczyć jako wskazujący do zabicia. Broń stanowi idealne połączenie siły ognia, zasięgu i celności. Wow, 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 wow. Czyli tutaj. Hehe, fajnie ich się zabija. To będę mogę im strzelić? Nie, już nie, jak nie żyją, już nie mogę ich zabić. Zabiję nieżyjący ludzie, nieżyjących ludzi. Ale są zły. Maksimum pakietów ma ten medycznych. O jeny! Jezus Maria! Ile ich tu jest? Już? Jeszcze któryś, dawaj!
Ja jestem przygotowany na wszystko. Otwórz te drzwi! Dobra. Dobra, zrobiłem. Nie wiem, czy się zapisało. Dobra, ja zakończę odcinek. Mam nadzieję, że się podoba. Jak to, łapka w górę, jak nie, łapka w dół, komentarz, subskrypcja. Bye, bye.